so many pieces all back together now. What's your vision? Adoptowana córka Martyny przyleciała do Polski. Mamy ZDJ-a. Poznałaby się 4 lata temu, ale do tej pory widywałaby się tylko w Tanzanii. Teraz z okazji 10-lecia programu Kobieta na Kratcu, wiata Martyna Wojciechowska, 44 l. Zaprosiła do Polski swoją adoptowaną córkę Kabul 20 l. Mamy ekskluzywne ZDJ-cia z ich spotkania na lotnisku. To pierwsza wizyta Kabulinka Lango w Europie. Jak udało się nam dowiedzieć, dziewczyna zostanie w Polsce ponad tydzień. Będzie miała wice okazji, by pozna córk Martyny Maryś 10 l. Podru kreska Niczka chce jej te kreska pokaza swoje ulubione miejsca w Polsce. Przypomnijmy, kreska M. Martyna poznała Kabul podczas KRC-nia programu Kobieta na Kratcu, wiata. Historia dziewczynki, która straci baerka z powodu przeradowat osób chorych na albinizm, tak bardzo WSTRZSN ba Martyn, kreska E. postanowi basini zaopiekowa. Dzięki temu Kabula kontynuuje edukację i ma szans zostać prawnikiem. Kabula pochodzi z wioski Kahama, w północno-zachodniej Tanzanii. Ma 4 rodzeństwa, ale tylko ona w rodzinie cierpi na albinizm. Dziewczynka została zaatakowana we własnym domu. 3 m. czyzn w darbosi noc do jej chaty. Macze to drbali Kabuli RK. Dziewczynka miała wtedy 12 lat.